Siema, z tej strony Kolia.pl i dzisiaj kontynuujemy grę w StickerPG na moim kanale. Staty mamy takie. Najlepszą już mamy posadę, 250 inteligencji, sporo kasy. No i w tym odcinku chciałbym się generalnie zająć zdobyciem 400 punktów inteligencji, aby zdobyć samochód. Więc bez zbędnego gadania lecimy prosto na uczelnię. No i powoli wbijamy te 400 punktów. Przy okazji mogę też wam pokazać inne czynności, które możemy robić poza pracą. Na przykład możemy iść sobie do baru. Możemy sobie wypić, zagrać tam wrzutki. Walczyć możemy, tylko to jest trochę zabagowane, jak widzicie. Jest to niestety zabagowane. Mamy właśnie kasyno, możemy grać sobie na automatach. Czasami idzie coś tam wygrać. No póki co farta nie mam, ale wiem, że się da wygrać. Tutaj mamy ten Lombard, w którym możemy sobie jeszcze zakupić amunicję, na przykład do tej broni. To możemy napaść na sklep. Ale ja sobie dokupię jeszcze tych tabletek i może popracujemy trochę. Aha, nie sprawdzam w ogóle tych wiadomości, tutaj mamy dotyczące pracy, tak jakbyśmy woźnym. No i potem... No, wiadomości głównie dotyczące pracy. Więc lecimy. Jeszcze sobie popracujemy. I lecimy na uczelnię. Na uczelni również właśnie możemy wbijać siłę, którą możemy wykorzystać właśnie na tych walkach w barze. Póki co nabijamy sobie inteligencji. I zastanawiam się, czy to by nie był czasem przedostatni odcinek. Bo szczerze już, albo nawet ostatni, bo szczerze to chyba bardzo dużo już w tej grze do roboty nie ma. Oprócz oczywiście kupienia sobie tych działek. No ale to dosyć sporo czasu by zajęło. I właśnie... Wiecie co, to chyba będzie ostatni odcinek, ale długi. Tak zrobimy. Bo po prostu w tej grze nie ma już dużo do roboty. I po prostu ten odcinek będzie dłuższy, nie wiem, 20 minut myślę. Albo 15 chociaż. Mam nadzieję, że pamięci w moim mikrofonie wystarczy. Pamięci w mikrofonie, co ja gadam. Oczywiście chodzi mi o to, że ja mikrofon używam jako telefon, ponieważ mikrofon w laptopie, jaki mam, albo mikrofon, który mam w headsetie, nie są... po prostu nie mają tak dobrego dźwięku jak z telefonu. Dlatego właśnie tak to robię. No, no i póki co sobie tak studiujemy, jakby to powiedzieć. I właśnie, no studiujemy po prostu, nie? W tym dniu chyba nie. Uda nam się czy nie? W tym dniu osiągnąć? Nie. W następnym dniu. Dzień 50. No. No i mamy 400 inteligencji. I teraz zobaczę, czy to prawda, bo podobno właśnie mając 400 inteligencji możemy zdobyć samochód. O, udało się. Musimy kliknąć C. O, i teraz mamy samochód. Możemy sobie samochodem jeździć. Bardzo fajnie.
jest to taki... Właśnie szybciej się możemy przemieszczać. Tutaj dokupić nic nie możemy. Żeby wziąć pożyczkę. Maksymalnie $1000, czyli jak wezmę tyle, to już nie będę mógł, tak? Nie. A to ja myślałem, że to trochę lepiej działa. Próbowałem jakoś napaść na ten bank, ale nie wyszło. No bo generalnie szczerze to co... Jedyne co w tej grze możemy jeszcze robić, to kupować te działki, ale to jest drogie, 500 000 za zamek. I szczerze... A zobaczę co zmieniam mi to miasto. Nie wiem, na Los Angeles. Aha, czyli jakby możemy chyba tam handlować czy coś takiego? Nie zrozumiałem bardzo. Nie zrozumiałem sensu tego, no to jedyne co możemy teraz zrobić to trochę teraz poćwiczyć. A widzicie, przy ćwiczeniu od razu nam się zwiększa HP. I to jest nawet spoko. Przyzwyczaiłem się cały czas do tej deski, jak mamy samochód już. Się zabagowałem. No. Możemy sobie tam jakieś, nie wiem, z 30 tej siły zrobić. A, już nie mówię. A czy mogę teraz zobaczyć, ile ja mam tych punktów? Nie. Ja mam 44 punkty życia. Więc już naprawdę dobrze. Mam teraz 2 punkty ataku. O. Teraz mi ta walka działa. No i wygrywamy i tam powiększa nam się właśnie trochę. O, on już ma kulę ognia. Kulę ognia mamy już na... Mamy 3 punkty ataku. Oj. Właśnie dzięki temu zdobywamy sobie tą siłkę. Nie wiem po co jest przepuszczanie tego. No i się zabagował. No to jest trochę średnio. Możemy ewentualnie jeszcze trochę na automatach pograć. Aha, dobra. No nie umiem w to koło grać. W Blackjacka, tym bardziej tylko w te automaty. No nie jakoś farta nie mam. No szczerze, to możemy sobie jeszcze tam... Poracować. I tam właśnie pracować i sobie tam pieniądze zbierać. Na lepsze mieszkanie. No ale mówię, to by zbyt długo zajęło i chyba nie byłoby to ciekawe. No właśnie, no bo w najlepszej pracy trochę wolno ta kasa idzie teraz, jeżeli chodzi o właśnie ten, bo najtańszy jest za 25 tysięcy, tak? A właśnie. No bardzo wolno ta kasa leci i ja nie wyobrażam sobie, żeby komuś chciało się w to grać. Sorry, żeby chciało się komuś w to grać i zdobyć specjalnie te 500 000, żeby dostać zamek, który w sumie nic nie robi. No i tu możemy teraz kupić sobie lepszy apartament. O, i teraz jak wyjdziemy, nasze mieszkanie wygląda inaczej.
No ale mówię, dużo to nie zmienia, głównie wygląd, no i możemy sobie dokupić. I właśnie tu jest też fajna rzecz, że i mamy lepsze tam mieszkanie, to możemy sobie kupić nowy sprzęt. Gdzie mogę sobie teraz kupić komputer, na którym gdzie nie mogę nic robić. Ale możemy sobie bawić się tam giełdę. Możemy bawić się w giełdę, potem nie wiem, spać i potem to sprzedawać, ale wyszedłem na minus. No i możemy to sprzedać, no i teraz na minus jestem, ale może być, możemy być czasami na plus. No. Więc tak to mniej więcej działa. Spróbuję zobaczyć, czy osiągniecie tam 50 punktów siły, zwiększy mi tam ilość tych punktów podczas walk. Możliwe, że tak. Możliwe, że właśnie tak. Dobra. Tak, i teraz mam i mogę fireballami. No nie wiem, czy ten fireball jest bardzo opłacalny, zwłaszcza kiedy on ma dużo lepsze. No, szczerze nie wiem, czy ten fireball był bardzo opłacalny. No i mamy tam, wygrywamy, no jakieś tam drobne dostajemy. No mówię, nie wiem, czy to jest takie opłacalne bardzo. Zapomniałem wspomnieć, że na początku jak gramy grę, to możemy, jeżeli nie mamy jeszcze tu pracy, to możemy pracować w Macu, ale ja to z góry już ominąłem. Tutaj możemy kupić nielegalną substancję, która nie wiem, co robi. Nie, serio. Commodity. Nie wiem, co to jest. My jeszcze... A, kupiliśmy telefon i on działa automatycznie. Nie wiem, czemu nie mogę... Nie mogę samochodem. Nie mogę samochodem w ogóle. Nie mogę samochodem w ogóle teraz. Coś podróżować. Coś się zbagowało chyba. Albo po prostu to tak działa. No nie wiem, samochodu nie mam po prostu. Coś tu się mocno zgliczowało. Aha, za późno. No nie wiem, samochód się zgliczował, coś. Tu nic nie ma. No. No więc chyba bym po prostu ogłosił tą grę, tą serię jako już zakończoną, ponieważ nie czuję sensu prowadzenia tego dalej, ponieważ po prostu tu już nie ma nic więcej do zrobienia. Już wszystko takie ważne osiągnąłem. A po prostu nie ma już tych ciekawych rzeczy do zrobienia. No i chyba to by było właśnie na tyle. Chyba zakończyłbym już oficjalnie serię z gry właśnie Sticker PG. No, więc właśnie... więc to by było na tyle z tej gry. Myślę, że krótka seria właśnie wam się podobała, że nie wnudziliście się przy niej. No sorry, że taka krótka, ale po prostu ta gra jest krótka. Więc jeżeli chcecie więcej serii z gier, nie wiem, przeglądarkowych, bardziej odpowiada, ponieważ spokojnie to uciągnę na kompie. No więc jeżeli chcecie więcej, to proszę o wiadomość w komentarzach. A my teraz zakończymy tą rozgrywkę. No i tak to wygląda, więc dzięki za oglądanie tej serii. Cześć!